Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie prezydencie, z góry przepraszam za to, że to, co powiem, zabrzmi zapewne naiwnie, niemodnie w dzisiejszej rzeczywistości. Reprezentuję w tej Izbie pokolenie Polek i Polaków, dla których przez wiele lat, niezależnie od politycznego nacisku i obowiązującej linii partyjnej, obiektywna telewizja publiczna należała do niedostępnego nam wówczas wolnego, demokratycznego świata za zachodnią granicą i nie wyobrażaliśmy sobie, że za naszego życia jej w Polsce doczekamy. Wówczas na murach polskich miast czytaliśmy: telewizja kłamie, a obiektywne wiadomości wyłapywaliśmy ze strzeszczących radioodbiorników, słuchając Radia Wolnej Europy czy BBC. Gdy w 1989 roku niewyobrażalne spełniło się i odzyskaliśmy wolność, a wraz z nią wolną polską telewizję, ludzie płakali ze wzruszenia. Wierzyliśmy, że publiczna telewizja odtąd będzie najwyższych standardów jakości i prawdy. Do głowy nikomu nie przyszło wówczas, że minie 25 lat i ta wymarzona, wolna telewizja stanie się własną karykaturą, że sięgnie dna, dna rynsztoku. Dziękuję bardzo, minuta minęła. Pan poseł Mieczysław Kasprzak, Koalicja Polska, bardzo proszę.